Cześć! Sylwester zbliża się wielkimi krokami, więc przychodzę dzisiaj do Was z pomysłami na przekąski właśnie na tę okazję. Oczywiście możemy je przygotować także na każdą inną imprezę, albo nawet nie imprezę. Zacznijmy od quesadilla. Na tę ilość, którą widzicie, będziemy potrzebować 4 placków tortilli, pół piersi z kurczaka oraz przyprawy, żeby tą pierś doprawić. Pieczarki, paprykę bądź jakiekolwiek inne warzywa, które lubimy. Może to być kukurydza czy fasola. Dalej potrzebujemy ser. W moim przypadku jest to mozzarella, ale zwykły ser żółty też się sprawdzi. Ważne, żeby zlepił te placki. Potrzebny będzie także sos. Ja teraz na szybko zrobiłam taki sos a la czosnkowy, wykorzystując pół opakowania jogurtu greckiego naturalnego, 2 małe ząbki czosnku oraz zioła prowansalskie. Będziemy potrzebować także coś do podsmażenia tego kurczaka i w moim przypadku jest to oliwa z oliwek. Pierś z kurczaka kroimy, doprawiamy i smażymy. Pieczarki również kroimy i smażymy. Zatem możemy przystąpić do wyłożenia wszystkiego na nasz placek. Zaczynamy od sosu. Rozsmarowujemy go po połowie placka. Następnie wykładamy wszystko, co mamy, czyli w moim przypadku jest to kurczak, pieczarki, papryka i na koniec idzie mozzarella. Mozzarellę staram się położyć bliżej brzegów, żeby te brzegi zostały zlepione, kiedy będziemy ten placek podgrzewać. Składamy na pół i dociskamy. Po czym przekładamy na patelnię, tam też można docisnąć, niech ten ser się stopi, niech nam się wszystko zlepi. Ja sobie lubię też tak pokręcić tym plackiem na patelni i smażymy z dwóch stron, dosłownie po kilka minut, niewiele minut, na małym ogniu, aż ten ser się rozpuści. Drugą przekąską będą chrupki z ciecierzycy. Potrzebujemy oczywiście ciecierzycy. Ja mam taką w puszce, jedna puszka wystarczy. Do tego dowolne przyprawy, to zależy jakie takie chrupki, chipsy lubicie. Ja postawiłam na paprykę słodką, której dałam łyżeczkę oraz paprykę chili, której dałam pół łyżeczki i wyszły dosyć ostre. Dodałam też szczyptę soli himalajskiej oraz łyżkę oliwy z oliwek. Piekarnik nastawiam na 180 stopni i zabieram się do roboty. Najpierw płuczę dokładnie ciecierzycę, po czym ją suszę. Nie miałam ręczników papierowych, więc robiłam to taką ściereczką. Wykonuję masaż ciecierzycy. Zauważam, że oddzieliły się takie jakby osłonki, pozbywam się ich i ciecierzycę przesypuję do miski. Doprawiam, dodaję oliwy, dokładnie mieszam i wszystko wysypuję na papier do pieczenia. Dokładnie tak jakby rozsuwam ziarenka, żeby nie leżały jedno na drugim. I wstawiam do piekarnika najpierw na 15 minut. Po tych 15 minutach delikatnie tak jakby mieszam, żeby upiekły się ze wszystkich stron i wkładam na kolejne 15 minut. I tutaj już po tych, czyli w sumie po pół godzinie, musicie spróbować, czy takie coś Wam odpowiada, czy nie jest zbyt miękkie w środku, a może właśnie takie miękkie lubicie. Jeżeli wolicie takie bardziej chrupiące, to wkładamy jeszcze na 10 minut. Po ostudzeniu przekładam do miseczki i można jeść. Banalnie prosta, a jakże zdrowa i smaczna przekąska może nam zastąpić chrupki, chipsy czy inne paluszki. Także gorąco polecam. Możemy ją robić w najróżniejszych smakach, możemy zrobić na słodko, na przykład dodając miód i cynamon. Eksperymentujmy!
Kolejną propozycją są rollsy z łososiem. Będziemy potrzebować placki tortilli. W tym przypadku zużyłam 2 placki, ale zazwyczaj robię tak z 3, z 4, bo właśnie na tyle wystarcza porcja łososia wędzonego. I jak już o łososiu mowa, właśnie on, będzie potrzebny też jakiś serek typu Philadelphia. Ja mam ten z piątnicy, naturalny, ale może być jakiś inny. Używam też zawsze ziół prowansalskich oraz dodaję warzywa i najczęściej jest to papryka oraz sałata. Zaczynam od posmarowania placka tym serkiem, następnie posypuję wszystko ziołami prowansalskimi. Może to być po prostu bazylia, oregano, może jakieś inne zioło, które lubicie, albo po prostu jakaś inna przyprawa, którą lubicie. Ups, tutaj troszeczkę za dużo mi się sypnęło. Następnie wykładam sałatę, łososia, paprykę. Jeżeli chcecie jeszcze coś innego, śmiało. Ja czasami dodaję na przykład kiełki. I można zwijać. Staram się zwijać dosyć ciasno, żeby później to się nie rozpadało. I warto też pod koniec tortilli nie zapomnieć, o tutaj, nie zapomnieć o tym serku, żeby skleić całość. Następnie kroję o grubość, czy ja wiem, ze 2 cm. Tutaj męczę się z jakimś tępym nożem, stanowczo polecam mieć coś ostrzejszego. W poszczególne ruloniki można wbić wykałaczkę, żeby goście nie ubrudzili się, sięgając po nie. To jest chyba najszybciej znikająca przekąska na naszych imprezach, tak myślę, także polecam. Czwartą propozycją są takie jakby mini pizze z cukinii. Potrzebujemy oczywiście cukinię. Moja jest ogromna, ma prawie 700 gramów. Potrzebujemy także koncentrat pomidorowy, zioła prowansalskie lub inną przyprawę, która stworzy nam sos, a także dodatek dowolny, w moim przypadku jest to salami oraz ser i jak widzicie jest to mozzarella. Piekarnik ustawiam na 180 stopni góra-dół z koncentratu i tak łyżeczki czubatej ziół prowansalskich robię sos, cukinię kroję na plastry, dosyć grube, żeby potem one się nie rozpadały. Sos smaruję po każdym plastrze, następnie wykładam salami, jak wspomniałam, może być to dowolny składnik, jaki lubicie, i na górę idą kawałki mozzarelli. Wszystko wsadzam do piekarnika i trzymam tam około 15 minut. Kiedy mozzarella się rozpuści, nasze mini pizze są gotowe do jedzenia. W trakcie pieczenia cukinia może puścić trochę wody, więc warto od razu po wyciągnięciu z piekarnika zjeść ją, żeby tak leżąc nie zrobiła się taka miękka czy rozmokła. Czas na faszerowane pieczarki. Będziemy potrzebować oczywiście pieczarek. Jak widzicie, wzięłam 8 takich średnich kapeluszy. Potrzebujemy także 1/4 papryki, pół, a nawet 1/4 małej cebulki oraz ugotowaną kaszę jaglaną.
i ja jej ugotowałam tutaj 40 gramów takiej suchej, mozzarella, znowu mozzarella oraz dowolne przyprawy i znowu dałam zioła prowansalskie. Zaczynam od podsmażenia cebulki na oliwie, której nie wymieniłam w składnikach, ups. Następnie dorzucam pokrojoną drobno paprykę oraz ugotowaną wcześniej kaszę jaglaną. Podsmażam wszystko razem, dodaję zioła prowansalskie i mam gotowy farsz. Tak więc faszeruję każdą pieczarkę, następnie kładę na każdą kawałek mozzarelli, takie pół mojej kulki i wsadzam na 15 minut do piekarnika. Pieczarki są gotowe, a dla mięsożerców tylko powiem, że kaszę jaglaną możemy wymienić na mięso mielone. Pora na deser. Będą to banany w czekoladzie. W moim przypadku użyłam dwóch dużych bananów, gorzkiej czekolady, jednej tabliczki oraz orzechy i u mnie są to zarówno orzechy laskowe, jak i włoskie oraz wiórki kokosowe. Będziemy też potrzebować wykałaczek. Najlepsze byłyby takie trochę grubsze i takie spłaszczone. No, w moim sklepie takich nie ma, tak więc będę miała zwykłe. Zaczynam od obrania bananów i pokrojeniu ich na części. Jednego banana kroję na trzy części, bo są to całkiem duże banany. Następnie wbijam wykałaczki tą mniej ostrą stroną, żeby ktoś wsadzając to do buzi nie zrobił sobie krzywdy. Po czym kroję orzechy, które będą jedną z naszych dwóch posypek, druga to wiórki kokosowe. Tak, oto dwie posypki. Czekoladę rozpuszczam w kąpieli wodnej, aż będzie płynna. A teraz najlepsza zabawa, czyli oblewanie bananów czekoladą i posypywanie czy to orzechami, czy to wiórkami kokosowymi. Następnie banany wkładamy do lodówki na, myślę, minimum godzinę i voilà, gotowe, smaczny i zdrowy deser. Nic tylko robić i jeść. I to by było na tyle 6 szybkich, łatwych przepisów do zrobienia na każdą imprezę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to poproszę o łapkę w górę i do zobaczenia. Pa, pa!